Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji słuchawek Panasonica. Tym razem będzie to model z wyższej półki RPHC800. Słuchawki takie kosztują jakieś 450 zł i są to już słuchawki, które moim zdaniem powinny zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Przy okazji słuchawki te posiadają także aktywny system redukcji hałasu z zewnątrz. Po prostu w jednym z nauszników mamy baterię typu AAA, czyli małego paluszka, którym uruchamiamy dodatkową redukcję hałasu z zewnątrz, wynoszącą nawet do 22 dB. Funkcja naprawdę fajna i naprawdę dobrze się sprawdza. Powiem Wam, że porównując ze słuchawkami na przykład od 50 Centa, które kosztowały chyba 1300 zł, jak dobrze pamiętam, też miały taką redukcję. Tutaj praktycznie się w niczym to nie różni, a słuchawki są prawie trzykrotnie tańsze. Tak więc, moi drodzy, kolejny ciekawy produkt od Panasonica. Zapraszam do oglądania. Ok, może na początek troszeczkę wrażeń na temat budowy samych słuchawek i komfortu użytkowania. Więc moi drodzy, słuchawki te ważą jakieś 247 gram, rozciągają się dość dużo, mają także ruchome nauszniki. Nauszniki prawie że zakrywają mi całe uszy, podejrzewam, że w niektórych przypadkach będą w stanie zakryć całe uszy, natomiast w moim przypadku odrobinkę spoczywają na uszach, jednak mimo wszystko nie cisną ich, ponieważ mają bardzo dobre wypełnienia. Jest tego sporo i jest to naprawdę miękkie, tak więc fajnie się sprawdza. Sam pałąk też ma fajną poduszeczkę. Jeśli chodzi o pałąk, widzicie logo Panasonica. Pałąk jest dość sztywny, jednak mimo wszystko wytrzymały. Prowadnice mamy z aluminium. Jest to po prostu aluminium i troszeczkę plastiku. Natomiast zakotwiczone to jest bardzo dobrze i nie powinno się z tym złego dziać. Następnie mamy elementy z wysokiej jakości plastiku oraz, moi drodzy, tutaj plastik dobrej jakości i to wypełnienie, które Wam już pokazywałem. Jak widzicie, na tej słuchawce mamy on-off, mamy przełącznik, który nam aktywuje bardzo ciekawą funkcję. W przeciwnej muszli mamy baterię, która aktywuje nam to tłumienie zakłóceń. Oczywiście pasywnie te słuchawki też ładnych kilka decybeli odejmują, natomiast z tym tłumieniem aktywnym jest to do 22 decybeli. Czyli po prostu słuchawki świetne do użytku ulicznego, ponieważ możemy odciąć się od tego całego hałasu i bardziej skupić na słuchaniu muzyki, na samej jakości dźwięku. A jakość w tych słuchawkach jest naprawdę znakomita. I przy okazji informacja, nie są to słuchawki bezprzewodowe, po prostu mają odpinany kabel. Kabelek wygląda tak, moi drodzy, ma on 1,20 m. pozłacane wtyki mini jack. I też ważna informacja, ponieważ w niektórych słuchawkach, jeśli mamy jakiś wzmacniacz na baterię, musimy mieć tą baterię zawsze naładowaną, żeby korzystać. Albo jest to akumulator, albo jest to bateria wyjmowana. Wtedy jest trochę łatwiej, ponieważ wystarczy z kieszeni wyjąć jakiegoś paluszka i sobie go podmienić. Gorzej jest w przypadku, jeśli musimy to ładować przez kabel USB. Te słuchawki działają w obu wersjach. I z tym tłumieniem hałasów i bez tego. Tak więc jeśli w czasie słuchania muzyki rozładuje nam się bateria, nie będzie to miało negatywnego wpływu na sam odbierany dźwięk. Po prostu będzie docierać do nas troszeczkę więcej hałasów z otoczenia. Więc moi drodzy, te słuchawki posiadają 40 mm membrany naprawdę wysokiej jakości. Oporność wynosi 19 ohm, jeśli mamy wyłączone to tłumienie hałasów, a 17 ohm, jeśli mamy włączone. Zakres częstotliwości tutaj jest bardzo dobry, ponieważ jest to od 10 Hz aż do 25 kHz. Tak więc jakość tej muzyki średnich, wysokich tonów jest naprawdę bardzo dobra. Zobaczcie to też dokładnie w sekcji dźwiękowej, tam będą dokładne wrażenia z poszczególnych typów muzyki. Czułość tych słuchawek to 94-92 dB, też w zależności od tego, czy mamy tą funkcję włączoną, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o ten efekt tłumienia, to taka bateria wystarcza do 40 godzin użytkowania tej funkcji, tak więc myślę, że całkiem nieźle. Przy okazji ten 1,5-metrowy kabel może nam fajnie posłużyć i do komputera, i do użytkowania tych słuchawek w wersji mobilnej. Czyli po prostu wychodzimy na ulicę, włączamy sobie to tłumienie hałasów, podłączamy do naszego smartfona i możemy cieszyć się bardzo dobrej jakości dźwiękiem, a nie słyszeć wszystkich niepotrzebnych hałasów z ulicy. Teraz zapraszam Was na sekcję dźwiękową, a potem na podsumowanie.
I cóż, moi drodzy, powiem Wam, że całkiem ciekawy produkt, jeśli weźmiemy pod uwagę bardziej wymagających użytkowników, żądających i wygody, jakości wykonania i bardzo dobrej jakości dźwięku, plus aktywna redukcja hałasu z zewnątrz, która także przez wiele osób jest pożądana. Ponieważ po prostu wielu z nas, słuchając muzyki, chciałby mieć spokój i nie słyszeć niczego innego poza tąże muzyką. Dlatego te słuchawki są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo dobrze wykonane. Mają aluminiowe prowadnice wysokiej jakości wypełnienia, bardzo, bardzo dobre przetworniki, no i wspomniany wcześniej system aktywnej redukcji hałasów. A więc jak na te 450 zł, myślę, że inwestycja całkiem opłacalna. Oczywiście ocenicie to sami, natomiast jak dla mnie mogą spokojnie konkurować ze słuchawkami innych firm z tego segmentu cenowego, czyli chociażby AKG, Sennheiserami i innymi. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!